Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska i dziękuję serdecznie za to, że jesteście i umieszczacie pod moimi filmami komentarze. Kim jestem? Jaka jestem? Czego potrzebuję? Co czuję? Co jest dla mnie ważne? Czy to, co ludzie o mnie mówią, jest prawdą? Czy to, co słyszę na swój temat, faktycznie jest w zgodzie z tym, co sama myślę o sobie? A może to wszystko jest kłamstwem, łudą? Dziś chciałabym Was zachęcić do tego, abyście zdefiniowali siebie na nowo. Albo inaczej, abyście totalnie odrzucili to wszystko, co znacie, wiecie, słyszeliście albo uznaliście za prawdę na swój temat. Na jakiej podstawie przyjęłaś za pewnik, że jesteś nieśmiała albo uparta? Jak mówi Patrycja Załóg, to wszystko, co o siebie wiemy, musieliśmy kiedyś od kogoś usłyszeć. Zobacz, najpierw rodzice, najpierw często nieświadomie określają swoje dzieci. Mówią, ale ty jesteś roztrzepana, nie mazgaj się, grzeczne dziewczynki tak się nie zachowują. Potem temperujemy dzieci w szkole, nauczyciele oceniają. Zdolny, ale leniwy, nie wykorzystuje swojego potencjału, albo wzorowy uczeń. Przypomnij sobie ze szkoły, czy nie działała przypadkiem zasada etykietki. Jak już ktoś raz, drugi dostał dobrą ocenę, to później, choćby mu nawet to poszło słabiej, i tak dostawał lepszą ocenę. A klasowy urwis zazwyczaj obrywał za występki wszystkich innych. A i sami koledzy doskonale wiedzieli, kto jest klasowym lizusem i kujonem, a kto najlepszym sportowcem w szkole. Na podstawie tych wszystkich opinii, które słyszałeś na swój temat, stworzyłeś sobie swój własny obraz. Pomyśl teraz przez chwilę, czy to jest twój obraz? I czy jest on zgodny z tym, co ty sam o sobie wiesz? Czy może jest to jakieś wyobrażenie, czyjeś wyobrażenie na twój temat? Jak często ci to nie pasuje i nie zgadzasz się z tym? Przyznam wam, że sama często mówię o swojej córce, że jest uparta i chcąc nie chcąc, pewnie czasem upiera się, bo tak ją zdefiniowałam i zaprogramowałam. I choć mi jako matce ta cecha obecnie troszkę przeszkadza, to mam świadomość tego, że w przyszłości będzie ona bardzo pożądana i pozwoli jej osiągnąć każdy zamierzony cel. A może ona po prostu wie, czego chce i jasno to komunikuje. Kiedyś pewna kobieta podczas sesji ze mną ze łzami w oczach powiedziała do mnie, że jest brzydka i dlatego nie może się zakochać. Zapytałam jej, kiedy i od kogo usłyszała to po raz pierwszy. Okazało się, że kiedy była małą dziewczynką, usłyszała to od swojego taty, który w żartach nazwał ją brzydkim kaczątkiem. To wystarczyło, że całe życie tak o sobie myślała i zablokowała się na miłość, bo przecież nikt nie będzie chciał takiej brzyduli. Nawet komplementy, które słyszała czasem na swój temat, odbierała jako fałszywe i ironiczne. Nie umiała nawet na nie zareagować. I tak właśnie idziemy przez życie z bagażem wiedzy na swój temat, który pochodzi od innych osób i jest dla nas często krzywdzący. Jak to zmienić? Spojrzeć na siebie na nowo. Poddać wątpliwość wszystko to, co o sobie wiesz. Zamiast przejmować wszystko od innych, zacznij się sobie przyglądać. Zdefiniuj siebie na nowo. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz jak człowiek z indyjskiej opowieści w książce Patrycji Załóg. Siedział on na starej skrzyni i próbował żebrać pieniądze od przechodzących wędrowców. Wędrowcze, daj mi proszę monetkę, abym mógł sobie kupić coś do jedzenia. Nic jeszcze dzisiaj nie jadłem. Dobrze, dam ci monetę, ale powiedz, co to za stara skrzynia, na której ty siedzisz? O, zwykła stara skrzynia. Siedzę na nią odkąd pamiętam, odpowiadał starzec. A zaglądałeś kiedyś do niej? Dopytywał wędrowiec. A po co? Przecież to tylko stara, pusta skrzynia, w której nic nie ma. Odpowiedział człowiek, wątpiąc już w to, czy dostanie jakąkolwiek monetę. To otwórz proszę wieko tej skrzyni, poprosił wędrowiec. Poirytowany człowiek zeskoczył ze skrzyni i dla świętego spokoju, aby pozbyć się natręta, otworzył skrzynię, a wtedy jego oczom ukazały się klejnoty i bogactwa, jakich dotąd nie widział, błyszczące pomimo grubej warstwy kurzu, którym były pokryte. I ty też masz być jak ten wędrowiec, który zawsze jest ciekawy i nie przyjmuje za pewnik tego, co słyszy od innych. Na nowo bada siebie, świat, rzeczywistość i odkrywa prawdę na swój temat. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i zapraszam, bądźcie ze mną w kolejną środę.